bardzo ważny program profilaktyczny, tak zwany miękki program, w którym szpital zaangażował się i zaproponował, że będzie realizował program przesiewowej kolonoskopii. Jest to bardzo ważne, aby wcześniej wykrywać nowotwory przewodu pokarmowego, nowotwory jelita grubego. Ja się cieszę bardzo, że szpital w Krapkowicach podjął to wyzwanie i kwota ponad 800 tysięcy złotych trafi właśnie na badanie mieszkańców, zakładam, powiatu krapkowickiego i nie tylko, wszystkich tych, którzy będą chcieli w tym szpitalu wykonać badanie kolonoskopowe w znieczuleniu oczywiście, bo takie są założenia realizacji tego programu. Dzięki tym umowom, które dzisiaj podpiszemy, zyskujemy sprzęt dla oddziału wewnętrznego z częścią gastroenterologiczną, dla oddziału chirurgicznego oraz oddziału ginekologicznego i noworodków. Zyskujemy specjalistyczny sprzęt, nowy sprzęt, jak również podpisujemy umowę w zakresie diagnostyki raka jelita grubego. Na pewno najważniejszą rzeczą, którą mamy dostać, to jest aparat ultrasonograficzny. Praktycznie w tej chwili jest to podstawowe narzędzie, czy jedno z podstawowych narzędzi w pracy lekarza. W naszym oddziale wykonujemy zarówno badania ultrasonograficzne jamy brzusznej, ultrasonografię przezcieniniową, jak i konsultujący ortopedzi wykonują badania stawów biodrowych u wszystkich urodzonych noworodków. I do tej pory musimy albo przywozić aparat z pracowni ultrasonograficznej, albo jeździć z dziećmi do tej pracowni. Jest to ważne, przede wszystkim to jest profilaktyka, prawda? Program mówi, jest profilaktyka, czyli my wykrywamy go w tym stadium początkowym, gdzie leczenie prowadzi do pełnego wyleczenia. Znaczy cały ten proces, a to są skutki przede wszystkim ekonomiczne i zdrowotne. Czyli pacjent jest krótko leczony właściwie, wraca szybko, że tak powiem, do środowiska, do pracy, do rodziny, także to są główne plusy tego programu.